a my czekamy jeszcze na ten pożegnalny skok Stefana Huli. Stefanie, dziękujemy za te wszystkie lata wspaniałych emocji. Uśmiechnął się Stefan Hula, no bo on teraz doskonale widzi z góry skoczni, że tutaj na wybiegu gromadzą się jego rodacy. Będzie taki specjalny szpaler, no coś takiego jak otrzymał Adam Małysz w Planicy w 2011 roku. Właściwie no już dawno, chyba od czasów Małysza, polski skoczek nie żegnał się w konkursie ze skokami, z tą dyscypliną. No już oczywiście próba oddana po zawodach. Stefan Hula. No mówiono o nim przez lata, powiernik mistrzów, mieszkał w pokoju z Kamilem Stochem. Tutaj będą go puszczali Wojciech Topór, Krzysztof Biegun, jeśli dobrze widziałem. I rusza Stefan Hula, niech sprawi sobie radość tym ostatnim skokiem. Bogata kariera. No i piękny ten ostatni skok Stefana. Zdecydowanie poza punktem K wylądowany. Nie patrzyłem już, z której belki tam Stefan został puszczony przez sędziów, ale był to bardzo ładny skok na pożegnanie z polską publicznością, z polskimi kibicami. Gratulacje i podziękowania od kolegów. Piękny ten szpaler dla Stefana, urodzonego w 1986 roku. Był kiedyś mistrzem świata dzieci w Garmisz w 1998. Później sukcesy w wieku juniorskim. W Strynie w 2004 roku wicemistrzostwo świata juniorów w konkursie drużynowym z Mateuszem Rutkowskim, z Kamilem Stochem i Dawidem Kowalem. Indywidualnie był tam 13. No a później przyszły te sukcesy i osiągnięcia w gronie seniorów. Stefan, dziękujemy. No pamiętamy medal igrzysk w drużynie, medal mistrzostw świata w lotach, ale nie zawsze ta kariera była taka prosta. Były i trudniejsze momenty, natomiast on się potrafił podnosić. Już po 30 osiągnął najwyższą formę. Może będzie trochę brakowało indywidualnego podium Pucharu Świata, ale zdobył Stefan Hula. Wielki sentyment polskich kibiców. Nigdy się nie obrażał. Nie krytykował, kiedy był przesuwany z kadry pierwszej A do kadry B, tylko trenował zawzięcie, walczył o to, aby do tej kadry A powrócić. No i wiele razy mu się to udało, właśnie wywalczył sobie miejsce i w kadrze na igrzyska. Także te ostatnie igrzyska przecież w Pekinie, w których jeszcze wystartował w konkursie indywidualnym. Wprowadzał tych młodych chłopaków, no przecież Clemens Joniak, 2005 rok, czy też Wiktor Szosta, 2006, dzisiaj Szosta w drugiej serii. No w 2000...